W gęstwinie wyspy Bolko czai się nie jeden ciekawy ptak. Miłośnicy latających stworzeń poszukiwali ich w ramach drugiego w tym roku opolskiego spaceru ornitologicznego. Drugi z czterech opolskich spacerów ornitologicznych. Jest to zadanie publiczne współfinansowane przez miasto Opole, w ramach którego pokazujemy Opolanom ptaki, które żyją w ich otoczeniu w różnych częściach miasta, zarówno w tak cennych przyrodniczo miejscach wyspa Bolko, jak i na terenie na przykład miejskich osiedli. Jakich ptaków dzisiaj można się spodziewać? Myślę, że wielu. Mam nadzieję, że będą między innymi krakwy, które widziałem kilka dni temu. Są to kaczki, myślę, nie wszystkim znane. No i bardzo chętnie je pokażę uczestnikom. Może jacyś inni migranci, na przykład kopczyki, które teraz dość licznie przelatują przez Polskę. Jest to niewielki sokół, stosunkowo rzadki, więc może to być atrakcja. No. Jak zrobić, żeby takiego ptaka nie spłoszyć, żeby on nie uciekł? Mieć cichy aparat, bo ja na przykład mam w domu taki aparat, który jest trochę jednak głośniejszy i muszę go zawsze wyciszać, kiedy robię zdjęcia. I są trzy takie punkty, jak można rozpoznać ptaka, czyli lot, sylwetka i jeśli już, to też kolor, albo jak się na przykład ptak odezwie, to też można ptaka określić.